Ciebie. Nie czuję, choć jeszcze o tym nie wiesz, że wolę być całkiem sama niż na wieczną zimę. Roku było bardzo pracowite, bardzo intensywne i też pełne zaskakujących wydarzeń, które przeszły moje oczekiwania. Pojechałam na Juvenalię do Rzeszowa. Dla kogoś to jest może kolejny koncert, ale dla mnie, jak się dowiedziałam, że występuję o godzinie 23 po nocnym kochanku przed Smolastym, no to powiem Wam szczerze, byłam troszkę zestresowana. No wiesz, to jesteś tak najeżony jak ja, prawda? Jak cię zobaczyłem? Jezu, one się chowają. Można się na nie nadziać? Oj kurde, teraz to nie wiem, czy się chowają. Najpierw się nie trzymę, to unieś, bo to waży 10 kilo. Jutro w teledysku mamy dildo używane. To widzę jak 20 centymetrów i rzucaliśmy w tablicę ten. To jest jedyny zespół, który używa dildo w teledyskach. Który wie, jak się posłużyć członkiem. A tutaj jest prawdziwy master. Powodzenia. Było warto założyć ten kurtkę. Oj tak, ja jeszcze cię będę dotykać, nie dusz się. Ale sobie podotykam dzisiaj nocnych kochanków. O tym przecież marzą wszystkie dziewczyny. Ja to się boję po takiej modzie występować. Nowa fryzura. Specjalnie dla Majki. My nie gramy reggae. A do rocka nie można mieć takich? To się okaże. Studenci pokochają Majkę Jeżowską. Wiem co mówię, sama jestem studentką. Przyznam się szczerze, że mam stres. Jestem zdenerwowana, co do mnie jest niepodobne. Przypudrowałam się, nie widać rumieńców ze zdenerwowania. Trzymajcie kciuki. Długość członka brakło. No i nie nadzieję się na twoje te wystąpienie. Też jakoś podesz się do góry. I teraz ja mam stresa, że po was wychodzę, naprawdę. No bez przesady! Nie, naprawdę, musicie mnie kopnąć w górę. To bardzo ci tak. Tak. Właśnie zamierzam przyklinać. Tak, oczywiście, ale też bez przesady. Tak. Już mi lepiej. Dobra, idę. Szerokiej. Dziękuję. Bardzo się zespokoję. Nie wiem, czego się spodziewać. No. Wszystko będzie dobre. Tak? Właśnie ustaliliśmy set listę na ten piękny koncert i mamy już za dużo utworów. Trzeba coś z tym zrobić. Witajcie dzieciaki, jak dobrze was widzieć po tylu latach. Dziękuję nocnemu kochankowi, który dał mi kopniaka na szczęście. No oni są po prostu nie do pobicia i występować po nich jest strasznie ciężko, ale myślę, że moje przywoje znacie i będziemy tutaj napijać dobrze. Wiecie, jak się cieszę, że mogę to mówić teraz. Wszystkie dzieci nasze są! Wszystkie dzieci nasze są. Basia, Majka, Małgosia, John. Na serca bije, mają swój dom. Uchy i serce drzwi. Brawo. I siostro.
zaczątki pogo. To dobrze, to dobrze, to dobrze. Rozkręcacie się. A wywołanie mnie na bis przyszło moje najśmielsze oczekiwania. Nigdy nikt mnie tak nie wywołał. Ponownie na scenę. I zrobimy Wycinasz te wszystkie bluzki, bo mnie poniosło. Drugim takim niesamowitym wydarzeniem był występ na słynnym już festiwalu Kazimiernication, czyli na festiwalu bez spinki. To wszystko możecie zobaczyć we vlogu numer 13, który jest poświęcony całości naszemu koncertowi na Kazimiernication. Rzecz niebywała, o której nawet nie marzyłam. Pojechałam na finał męskiego grania. Wystąpiłam jako gość w koncercie Art Brut 2 grupy Problem. Było to mocno hip-hopowe wydarzenie z udziałem Martyny Jakubowicz, Wandy Kwietniewskiej, z którymi zresztą występowałam kilkakrotnie na różnych scenach hip-hopowych właśnie w tym sezonie. Jaram się jak zwykle, bo to jest mój pierwszy raz na męskim graniu. Mam nadzieję, że nie ostatni, ale nie gram sama. Gram w kolaboracji z Problemem. Jest nowy look, jest koszula od firmy NMC. Są nowe buty, żeby uświetnić to, że Oskarowi urodził się syn. August. Ikony polskiej muzyki rockowej i bluesowej. Martyna Jakubowicz, która nie ma Instagrama, sorry. Będzie oznaczona na Facebooku. Nie ma. Nie ma. I powiedziała, że nie założy. Wanda i Wanda. Wanda i Wanda i Majka. Ja mam Instagram, chociaż go nie lubię, ale Majusia zawsze nam się dobija i tam wszystko robi, co należy. No i tak jest wesoło właśnie. Jest bardzo dużo gwiazd współczesnej muzyki rozrywkowej. Jezus mnie goni. Tak, publiczność wita Problem. To jest dla mnie, słuchajcie, no wielki, wielki zaszczyt, że mogę z nimi być na jednej scenie. Ale zobacz to! Thank you.
ale to jest takie śpiewanie, z drugiej strony jest serce was to ładne. Ja to nie wiem, czy to jest ale... Moja mamusia i mój tatuś. Wyżej, wyżej. Dobra. Pani Majko, pamięta pani, wszystkie nasze dzieci są, ale tak. Jak pani dalej potrafi śpiewać w tej scenie? Normalne, jak się kocha, trenuje, to wszystko jest możliwe. Myślę, że ci, którzy mnie obserwują albo oglądają moje vlogi, chyba przyzwyczaili się do tego, że ja lubię nowe wyzwania. Po prostu lubię się sprawdzać w jakichś nowych sytuacjach i nową sytuacją było dla mnie bycie DJ-ką w klubie Pomost. Ciekawe jest to, że ludzie, którzy przyszli na ten mój set DJ-ski, dzięki Piotrek Kędzierski za zaproszenie, dobrze mi to wyszło, bardzo mi się to podobało, ta DJ-ka. Super sprawa. Są wakacje, prawda? A wakacje to słońce, ale również noc. I dzisiaj debiutuję w roli DJ-ki. Mam DJ-ski set w klubie Pomost 511. Przyjąłam zaproszenie od Piotrka Kędzierskiego. Chodźcie tu bliżej, żebyście mogli mnie widzieć, a ja będę wam puszczać kawałki. No nie sama oczywiście, tylko Sound Rebellion i z Kędziorem. I ja dziękuję w ogóle za zaproszenie, że mogę spróbować czegoś, czego jeszcze nie próbowałam. Bycie DJ-ką na Podwyślu! Na plaży nad Wisłą, ludzie, to się dzieje, naprawdę, dzisiaj, tu i teraz. No to come on, chodźcie, brodacze, tam dziewczyny, LGBT, wszystkich zapraszamy. Wszystkich. No i teraz będzie jedna z moich ulubionych ostatnio dziewczyn, taka duża, czarnoskóra, Lizzo. Właśnie wyszedł jej nowy album, Special. Zaje fajne. Chciałabym, słuchajcie tego tekstu, jak Oscar rapuje, grubo jest. Witryna jak litne lustro, a ja przed nią w t-shircie z Whitney Houston ustawiam na szachownicy piątki. Piekło jest nas. Fatalny w naturze błąd. Piekło jest nas. O, i chodzimy miękko. Johna Legenda, który razem z Charlie Puthem zrobił ten fantastyczny numer, bardzo seksowny. Przede mną nowa kariera. Będę DJ-ką. W każdym miejscu i w każdej formie trzeba być blisko ludzi. Ja to robię od wielu lat. Nic tylko pracować, pisać piosenki, śpiewać. No po prostu nie mogę zejść ze sceny. Nawet jeśli ktoś myśli, że zejdę, to nie. Wyjdzie się. Nawet jeśli będę 80-letnią babcią, będę DJ-ką. Po prostu. Dobranoc. Cały ten sezon to nie tylko koncerty, ale również wakacje z dziećmi, czyli warsztaty muzyczne, musicalowe, zaczarowane wakacje z Majką. Odcinek, cały vlog macie tu. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. Oprócz tego bardzo dużo wywiadów, na przykład wywiad do Wysokich Obcasów Ekstra z fantastyczną sesją fotograficzną. A ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament. Czułam się jak ryba w wodzie, naprawdę. Wywiad do Plejady, repliki, nagranie, mnóstwo programów,
podcastów. Odwiedziłam jedną z największych firm producenckich gier wideo, Flying Wild Hog. Tu macie znowu cały odcinek w świecie gier. Możecie na YouTubie znaleźć rozgrywkę tej gry i zobaczyć, na czym to polega. Zostałam również zaproszona do panelu dyskusyjnego podczas kampusu Polska Przyszłości. Brałam udział w panelu dyskusyjnym o inkluzywności osób, które mają poczucie braku akceptacji w społeczeństwie, chcą być zauważane, chcą się liczyć, chcą być szanowane. I to też była wielka frajda wziąć w tym udział. Bo tutaj jest taki panel, wśród cebularzy jest bajgel. Jesteśmy w Olsztynie, na kampusie Polska Przyszłości. Mnóstwo paneli dyskusyjnych. Ja idę ku tęczy. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć pana. Dziękujemy ci bardzo. Ale kolorowo. Ale patrzcie, troszkę się wyczułyśmy, bo ja mówię dzisiaj pomarańcz czy blue? I mówię, stawiam na blue. Najważniejsi goście przed nami. Dziękuję bardzo, bardzo wszystkich Państwa witam tutaj na panelu, który nazwałam jakże przewrotnie jak być bajgrem na talerzu pełnym cebularzy. Jestem komiczką przede wszystkim, jestem dziennikarką, aktywistką. W zasadzie mam po trochę każdej z tych tutaj tych osób, ponieważ jestem plus size, nie pasuję do swojego środowiska show biznesowego, jestem, że tak powiem, częścią społeczności LGBT. Mój tyłek zdecydowanie nie jest słowiański i jestem osobą tak zwaną niepełnosprawnością. Dlatego jakby tutaj skupiam wszystkich naraz w jednej mojej małej osobie. Strażniczki, łączcie się. Dziękuję bardzo. Zawsze kiedy nie wierzę w siebie, chciałam sobie pani defne marzenia się spełniają. Ale wiesz, poprawnie jest, że marzenia się spełnia, prawda? Bo sam odpowiadasz za to, co zrobisz w życiu. I to by było na tyle. Podsumowanie całego sezonu koncertowego. Dzisiaj gramy, słuchajcie, ostatni koncert plenerowy tego sezonu. Graliśmy na bardzo dużych imprezach w tym roku. Powstały też nowe piosenki. Lena w trakcie trasy napisała właściwie piosenki na swoją płytę. Tak było. Ja jestem dużo gorsza, bo napisałam dwie. Ale za to fajnie. No i zapraszam. Byłam bardzo zajętą osobą. Zagrałam nawet w filmie fabularnym. Przeczytałam nawet audiobooka. Ten sezon naprawdę zaskakiwał propozycjami, które z reguły przyjmuję, bo jak już wiecie, lubię nowe wyzwania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.